Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, mogę się wydać Państwu nieco zmięty, dlatego że spałem dwie godziny i zawsze po takim późnym wstaniu, czuję się taki, nie wiem, źle wymięty się czuję, taki za gorąco mi jest. Chyba ktoś z Państwa o Niku Charles pytał, czy mogę przenieść okienko z lewego rogu na prawe. Ja się zastanawiam, czy to ma sens. Proszę, żeby Państwo się wypowiedzieli. Dla mnie to w sumie żaden problem. Dzisiaj odpalimy grę, która jest w promocji do pogrania. Division 2. Jeśli Państwo pamiętają, ostatnio próbowaliśmy grać w grę Division. Udało się odpalić tę pierwszą część. Niestety pełna rozgrywka była niemożliwa, bo coś się z tymi serwerami Ubisoftu złego działo. Nie mogliśmy w ogóle w to zagrać. Wywalało mnie z gry. Musiałem wchodzić jeszcze raz do niej. No i tak to się właśnie wszystko odbywało. No. Ktoś z Państwa zapytał o wczorajszą bluzę. Kupiłem ją w Kropie za 100 zł. A tę bluzę też kupiłem w Kropie. Chodziło mi o to, żeby było młodzieżowo, kolorowo. Za 59 zł XL-ka. No schudłem zdychę przez ostatnie miesiące, więc dawniej musiało być XXL. Teraz jest XL i pasuje. Zależy jaki krój. Czasami jeszcze muszę XXL kupować. No to czemu to się nie odpala się? O! Nie wiem, chętnie bym zrezygnował z tej drzemki po obiednie, żeby ona była troszeczkę krótsza, a ostatnio się to przerodziło w takie w pełnowymiarowe spanie. Nie wiem, może dlatego, że o 4 w nocy chodzę spać, ale po prostu ostatnio mam tyle zajęć, tyle się jakieś nawarstwiło po prostu różnych rzeczy. No i co to? Coś się wczytuje pewnie. Wykrakałem. Jeśli Państwo mają apopleksję, proszę nie oglądać tego materiału. No i znowu w okienku. Kurde, o. Czemu jest w okienku? Ściągnąłem też, Szanowni Państwo, dwie gry. No dobra, no odpalimy jeszcze raz. Odpaliłem dwie gry. Observer, jakiś cyberpunk i Alan Wake. Jeśli się dzisiaj uda, bo jeszcze mam trochę zajęć, to zagram jeszcze w jedną z tych gier. Prawdopodobnie w Alan Wake, ponieważ ten Observer, z tego co widziałem po grafice, z tego co widziałem jakiś gameplay, jest straszna kicha. Ale nigdy nie oceniajmy, Szanowni Państwo, po grafice, bo można się przejechać. Ja, ukochani radiosłuchacze, gdybym zobaczył grafikę gry Darkest Hour, w której, jak Państwo wczoraj widzieli, 600 i prawie 700 godzin spędziłem, przypominam Państwu, w Darkest Hour, a w Hearts of Iron, w które grałem, Hearts of Iron 2, w które grałem wcześniej, w ogóle chyba w jedynkę, jakoś to tak się nazywało, już nie pamiętam. No to spędziłem grubo ponad 1000. Zobaczmy, gra Division. Muszę przyznać, że bardzo mi się podobała. Kurwa, po polskiemu. Kurwa. Muszę Państwu powiedzieć, że mi się podobają wszystkie gry, które... Dziki, pozdrawiam, 9 zł i 50 groszy. Słuchajcie, przychodzą donaty głosowe na OPS. Najlepsze było, jak odpaliłem OBS-a. Wy co, jest grane? What the fuck? What the fuck? Czy ktoś mnie obserwuje przez kamerę? Ale miałem rozłączoną. Kamerę natychmiast rozłączam. Jeśli prowadzę jakieś rozmowy telefoniczne czy coś, rozłączam też mikrofon. Nie zawsze, ale będę to robił zawsze. Nie wierzę komputerom. Teraz, jak się mówi coraz częściej o tym, że same smartfony nasłuchują, tak? Tryb napisów.
napisy dialogowe, małe. A zróbmy tak. Nie, nie, bo będzie się... Dobra. Ledwie dostrzegam ten wyraźnie widoczny. No dobra, no to jest okej. Okay. Dalej. To jest głośnie trochę. Nie. Rodzaj. Dobra, to nie ma znaczenia. No to powiem Państwu, że gra Division, zwykła jedynka, tam nie było jedynki, ale gra Division podobała mi się. Podoba mi się każda gra, w której jest jasno i jest duża przestrzeń. Jak widzę coś na poziomie metra i gra się po ciemku i oczy człowiek wybałusza, żeby cokolwiek zauważyć, to jestem wściekły. Gra na samym początku mi się podobała. Cholera, nie nałożyłem urzędowego łańcuszka. Co to jest? Tworzenie postaci. Wybierz typ budowy ciała. Co to jest? Kobita? Czy co to jest? Na taki specjalny ochroniacze mam na biust. Hop. Tworzenie postaci. No dobra. Wybierz typ budowy ciała. Przełącz. O, co to jest? Chłop czy kobieta? Ja naprawdę nie wiem, jakiej to płci jest to. Ten człowiek. Która godzina? 19. No to kawkę spokojnie można. No to bierzemy ten, no kurde. Są tylko dwa. Kontynuuj. To będzie taki zdziwiony, a tu będzie nachmurzony. Dobra, niech będzie zdziwiony. Głębokość. Kurde, jak Neandertal, linia oczu. O kurde! Nie no, ja pierdolę, wygląda strasznie. Odstęp między oczami. O kurde, weź tu, patrz na mnie. Kurwa, no patrzy się w bok, no. Dobre! O! Będzie mu się lepiej oddychało. O. O kurna, to jakby na pizdę konkretnie wyrwał. Przytulił. O, tak zrobimy. A. Kurde, no po co on ten łeb obraca, no? Kurde. No dobra, jak to teraz zatwierdzić? Dobra, będzie taki biały Afroamerykanin. Co on tym łbem tak majta? Kurde, to mi przypomina jak odbyt. Naprawdę wygląda jak kretyn. Widzieliście Afroamerykanina z taką fryzurą? Ja chyba rzadko. Dlatego właśnie taką fryzurę mu zrobimy. Nie mogę odebrać, przyjacielu. Że mu takie zrobimy. O! TJ! TJ, przepraszam, koledze napisze, że robię tego. Nagrywam o dzwonie. Dobra. Nie wiem, tak mu zrobimy. No. Nie. Dobra, tak.
Nie no, wolałbym, żeby był rudym afroamerykaninem, żeby tak, no, modnie było, tak? O. To każdy teraz chce być rudy prezydent Europy. A to co to? Nie no, damy chyba... O! Kurde, jak chiński... No spójrz tutaj. Spójrz tutaj do mnie. Właśnie odsuwa nieśmiało. Nieśmiały. Nie no, wąsy są... Powiem państwu, że gdyby się kiedyś tak zdarzyło... Polski Janusz! Nie, tam żenada z tymi bliznami. Nie, że no, a tam kurde jakieś znaki bojowe. No ale dziarę można by se strzelić jakąś. Na przykład znaki po chińsku, tak jak Karyny robią sobie na dubsku tłustym. Co to jest? No, łeb do góry. Co to, czacha jest w jakiejś róży, tak? Motylek! Nie no, poważny gościu nie może być z motylkiem, chyba że to jakaś sekta straszna, tak? No dawaj. Przesuń łapki, koleżko, zobaczymy. Przesuń, muszę zobaczyć tę dziarę. E, obrót w prawo. Kurde, czekajcie, to jest w prawo, to będzie w E. Kurwa, nie wiem dlaczego, wydało mi się w drugą stronę. Kurde. Co to jest? Kurde, jakby mysz z mózgiem na plecach. A, to nie jest taki zwykły motyl, szanowni państwo. To jest taki motyl, morderczy motyl. Czego to wszystko? O, ryba. Ryba z nogami. Nie wiem, dam tego chomika. Nie no, to takiego gościa bym spotkać bym nie chciał. Kwiatki. Mogliby mu jeszcze takie żylaki wychodzić. Fuj, kurwa, jak widzę, ludzie czasami po siłowni takie żyły napuchnięte wychodzi. Kurwa, jakie są chydne. Są żylaki, się powinno operować w ogóle. Nie powinno się chodzić z czymś takim. Pokaż łydę. Kurwa, to wygląda jak jelito grube. Nie wiem, co to jest w ogóle. Dobra, byle co dajemy na nogę, żeby było, że jest cool, nie? O, słoneczko! Kwiatuszki, o. Fajne to jest. Nie no, nie po to mu robiliśmy fryzurę, żeby czapkę zakładać, okularki. O, zaczyna mnie palcer. No ale nie będzie wtedy widać tych zajebistych oczu. Dobra. Koleżka, jakoś super ci ubierzemy, żeby było tren, ale wtedy dziary nie będzie widać. O! Teshir z Lidla, bojowy. Super! Urła, chłopie, no elegancka, też bym tak chciał wyglądać. A gdzie dziary? A w życiu się nie nauczę, jak to się przesuwa. No ale dziar nie widać. Aha, to ja nie mogę. Pewnie do kupowania są. No to jak nie widać już dziary, no to weźmy już jakiś ciuch konkretny. O, dobra, to weźmy. Niech to zostanie. Co to jest? Nie no, to ma być dziary widać. Dobra. Czy to... Trochę jak na survivalu. Buty.
No ja sobie ostatnio Dunlopy kupiłem. Buty do takie robociarskie. Nie będzie dziary widać. Kurde, te buty mi się jakoś podobają. Nie wiem dlaczego. Dobra. Trzeba przytrzymać. Tak. Ta gra jest chyba do 21 dostępna, więc mamy tylko 3 dni. Over here. Agent. Meet me at the gate. Ultra? Ultra, dobra. No a dlaczego nie zniknęło mi to w oknie? Dobra, jeszcze raz. No, powiem Państwu, że ładnie to wygląda. Powiem Państwu, że od kiedy zacząłem z Wami grać, to taki się zrobiłem trochę bardziej kołaty w tych grach. Szkoda, że nie pokazuje, ile FPS-ów jest. No, Państwo, prawdopodobnie zasłania mnie jest taka mapka w kształcie koła, tak jakby radar. Zbadaj alarm, idź za agent Sanders. No, gdzie ta mapa jest? M. Jak się wyciąga broń tutaj? 1, 2, 3, Q. Kontrol? A nie spacja? Kurwa, jak się tu klęka? Z? Aha, spacja. Kurde, tu, dobra. Krótko stąd. Frajera wejdziemy. Co ty sobie myślisz? Kurwa, dostałem strzały i się im nic nie dzieje. O co tu chodzi? Nie ma jakieś kamizelki kuloodporne, czy co? A tam są jeszcze. Naciskaj, przytrzymaj F. A gdzie jestem? Sojusznik. No to dobra, biegniemy. See to those barricades?
And have someone radio patrols to be on the lookout for stragglers. Some of those bastards got away. I didn't expect them to attack so soon. You okay? If this keeps up, we're gonna have to relocate. Come on, help me with this. We're stretched too thin to protect everyone here. Not again. Get to the waterfront! That can't be right. Co się stało się? Or it's all over. You go! I'll do what I can here. Go! To coś mi okopie, czy? We took things for granted. We expected coffee in the morning. We expected free Wi-Fi. When those were taken from us, we survived. When communications broke down, the trains stopped and the internet went dark, we survived. But when the pharmacies were looted and hospitals shut down, asthma became lethal. And with no police to protect you, did you own a gun? Did your neighbor? Some survived. We are a resilient species. When our society collapsed, we found ways to go on. And now, for the first time in centuries, what we want is also truly what we need. In the face of disaster, we helped each other. We built new communities in the ruins of the old. We adapted. We survived. Established a new normal. But there are also those who build nothing, create nothing. Hyenas preying on the weak. They've made our world bleed. But we don't stand alone. A brave few have sworn to protect us and save what remains. They unite us. Remind us that we are one people. They are our shield and our light. But if that light goes out, who can save us then? Fajne. Chyba intro można to nazwać. We still live in fear of the virus, the green poison. The real danger is out there, waiting. Tak powiem państwu, po tej strzelaninie, no nie jest to złe, nie? Ale... Pytanie, jaką gra da mi wolność? Jaką gra da mi wolność, radość, eksplorowania, odkrywania? Czy będzie to coś w rodzaju Skyrima, zbieranie różnych fajnych sprzętów? Muszę bezwzględnie dzisiaj poćwiczyć w siłowni, ćwiczę codziennie. Wystarczy niewielki siłowy trening, wczoraj myślałem, że zwymiotuję po wszystkim.
siedziałem o tak o tempo wpatrzony w okno, w ekran. Czułem się fatalnie. A nie zrobiłem dużo. Z 10 podciągnięć na kółkach, ćwiczenia oczywiście grzbietu, dwie czy trzy serie wznosów nóg całych na tej maszynie, pompki. Okazało się, że mogę robić takie te szwedzkie. Pompek nie mogę, czyli ten bark u mnie jest uszkodzony, jak robię o tak. Ale jak tak robię, to nie. To straciłem 2 lata treningu przez to. Bałem się spróbować, ten ból był tak duży. A przez takie pompki szwedzkie mogę sobie i bark zrobić, i klatkę, i mogę i triceps. Mogłem sobie to wypracować. Poza tym, jak jest obieg krwi, no to się wszystko regeneruje. Tak, znaczy wszystko, no większość. I bardzo dużo robię obrotów rękami, bo jak się to po prostu staw rusza, to się lepiej, jak to mówią się, oliwi, tak? No nie oliwi, no tylko jest ta substancja taka, która sprawia, że to się wszystko regeneruje lepiej, więc bardzo dbam o rozgrzewkę. Hostile forces have breached our southern perimeter. We are in need of immediate assistance. Repeat, need immediate assistance from any nearby agents. No to biegniem. Control. Czy jest jakiś pasek kondycji? Dobra, wy se poczekajta. Aha, to tam trzeba biec, czy tu? Tutaj jest jakaś strzałka na mapie. Państwo tego nie widzą, bo widzą państwo moją twarz. Aha, czyli tutaj trzeba zejść, żeby dostać się do Waszyngtonu. Dobra, poczekaję. Kurwa. Dlaczego spacja nie działa? Aha, spacja to jest taki skok. Puk, puk. Puk, puk. Kto tam? Sataniści? Nie wierzę. Jak Boga kocham. Da się wejść? Jak to się da eksplorować? Powiem państwu, że gry przyszłości prawdopodobnie będą takie, że... Kontrol, żeby wejść na coś, tak? O, no trochę kiepsko. Żeby każdy element był... No strzelmy. No i widzicie, no. Sami widzą państwo, no nie da się wejść. No dobra, pójdziemy po... wiecie co, nie pójdę pod ziemiami jednak, walę to, bo... No nie ma takiej spacji zwykłej, kurczę. A tu się da wejść? Pójdę górą. Dlatego, że nienawidzę takich właśnie metro, kanalizacja. Ja mam taką wrażenie, jakby ten obraz trochę klatkował, nie wiem jak państwo. Nie chciałem się zadbać, żeby szyby się rozpadały. Szkoda. To nasi czy... Strzelaj! Jak to jest dobry, to Pan Bóg go uzdrowi. Aby wczytać. O, czekoladki. Muszę koniecznie chociaż z 10 podciągnięć. 3 razy 3 plus 1 jakieś z wygibasami. Jedną albo dwie serie. Może być jedna na wykończenie mięśni brzucha. Tu nie mam litości. To brzuch, szanowni państwo, koniec z litością. Czyli ja się po prostu tak na tej maszynie jestem i podnoszę nogi. Tak robię 7 do 10. A to już jestem naprawdę, zaciskam zęby, znaczy nie zaciskam, bo to mam bruksizm. Ale jestem naprawdę zmęczony. Robię te pompki szwedzkie i przede wszystkim nie zapominam. Szkoda, że nie ma jakiegoś celownika. O, nie, to jest strzelba, a to jest pistolet. All government personnel, the White House is under attack. This is not a drill. Repeat, this is not a drill.
A jak się tu... Kurde, że nie ma jakiegoś celownika. Potylice. Kurwa, przeżyła kilka postrzałów, jak to jest możliwe? Właśnie w ten sposób się traci szacunek do gier. Ile dostała kulek? Może to był on, może to był LGBT. Bojownik LGBT. Walcz! I've got eyes on a division agent heading north toward the White House. Looks like they've cut down a group of hyenas and are headed this way. Agent, if you can hear us on this frequency, keep pushing forward and blindside these bastards. Panie prezydencie, biegnie do nas pisarz, tak? A co on takiego napisał? 17 książek. O, zabija wszystkich, nie ma dla nikogo litości. Masakruje ciała. Wchłania ich duszę. Kurwa, tyle zostało z Białego Domu? Kurwa, mało. Kurwa. Panie prezydencie, zapraszamy na Podkarpacie, tu jest... jakie wygibasy. No i robię te pompki szwedzkie, ale takie niepełne. Nie pozwolę sobie znowu na zrobienie jakiejś krzywdy z łokciami. Trochę się opuszczam, tyle myślę. Wystarcza, żeby skasować triceps. Nie robię regeneracji trwających ileś dni, codziennie trenuję. Przysiady oczywiście takie pełne. Zagubieni te terrorysty są. O. Kurwa! Co ty taki terrorysta, jak z koziej dupy trąbka, kurwa! Kotlecika byś zjadł, piwko byś wypił, normalny byś był. Jakiś satanisty LGBT. Awans. No nie mówcie, że tam są butle z gazem. Ja pierdolę, ktoś butle z gazem zostawił. Kurwa. Ty. Ty. Jeszcze postrzelam trochę. Kurde, mogłem strzelić. No proszę bardzo, bojownicy walczą i obok nich są butle z gazem. No jacy... Jacy to są bardzo przewidujący bojownicy. Telloliści. Nasz. Nie strzelaj. O, jakieś fanty wpadły, fajnie. No i co, gdzie mam wejść?
się oddalam od tego Białego Domu. Gdzie on jest? Ale tam nie mogę wejść, no to jakoś może tu kładką. Nie. Kurwa, jak tam wejść? Kurde, jak się... A tam, dobra. No, także staram się codziennie trenować i to nie za często. Nie sądziłem, że jestem tak mało odporny na wysiłek siłowy, ale to moment, to ciało szybko. Ciało szybciutko bierze, się przyzwyczaja. Dlatego na początku trochę złapię kondycji siłowej, a potem będę ćwiczył chyba już z pauzami, żeby też mięśniom dać większy wycisk, żeby miały więcej czasu na odpoczynek. Dobra, szanowni państwo, no to byłoby chyba na tyle. Na pierwszą część. Hej, maleńka. Co to z plówki? Dobrania. Zdania są takie, mam... Nie wiem, trudno mi się wypadać, szanowni państwo. Wyjdźmy stąd. Mhm. Mogłoby się tak pojawiać, czy na pewno chcesz wyjść. Tak, ale tak na 100% czy chcesz wyjść. Było kiedyś coś takiego. No tak, chcę. Ale tak na tip-top jesteś pewien, że chcesz wyjść. Tak. No dobra, no to już wychodź. Ale tak na pewno? Tak jeszcze. Dobrze, tak wygląda ta koszulka, szanowni państwo, młodzieżowa. Oj, stary zgret dziad, a robi z siebie jakiegoś małolata cenzoret. To jest ocenzurowane. Szanowni państwo, to byłoby na tyle. Jak oceniam tę grę? Grafika nawet niezła. Jeśli chodzi o strzelanie, grywalność, no widać tu... Można wyczuć tu taką kupkę genów wziętych z modnych sandboxów, to się chyba tak nazywa, modnych nowych gier, których po prostu nienawidzę, gdzie nie ma żadnego sensu, się nadala 20 naboi, w kogo się on biegnie. To nie jest tak, nawet jak w kamizelkę kuloodporną bardzo dobrej jakości by dostał strzał z karabinu, to mógłby mieć połamane żebra, on tu dostaje ileś i on sobie biega dalej. Nie lubię tego, lubię jak jest bardziej realnie. Może też jest jakiś, nie wiem, opcja, żeby to po prostu tak zmienić, żeby było bardziej realnie. Nie widziałem tego, ale jeszcze się przyjrzę. Nie wiem, jak państwo będą chcieli, do 21 jest ta gra. Postaram się jeden raz ją jeszcze odpalić. Na ten czas powiem państwu tak, jeśli byłaby za darmo, może bym sobie pograł. Ale jeśli ona teraz kosztuje grubo ponad 100 zł, to absolutnie zdecydowanie nie. Mam lepsze gry. I tyle. No ale jeszcze dajmy jej szansę. Zobaczmy tryb takiego swobodnego eksplorowania, jak to wygląda. Do tej pory rozczarowanie troszeczkę rozgrywką, tak, że ona jest taka sandboxowa dla dzieciaków. Tak szybko zmieniające się kolorki, biegać, strzelać. Zero realności. No ja się już nie mogę aż tak oszukać, tak? Mogę się oszukać z cukierkami, z ciastkami, mogę się oszukać z wieloma rzeczami, ale to już ostatni raz, żeby było jasne. Znaczy wczoraj był ostatni raz, no i prawie było, tak? Dlatego ja już jestem za stary na to i się nie mogę tak po prostu, no 20 kulek kogoś, no tracę te poczucie realności. Tracę, no jeszcze się zastanawiam, czy Deus Ex pierwszy ściągnąć, ale tam grafika to jest chyba w Minecrafcie jest lepsza. Szanowni państwo, to byłoby na tyle. Pamiętajcie, w niedzielę jest live ze mną. Zapraszam też do sklepu po nowy czteropak, można oszczędzić ponad 156 zł, także myślę, że się opłaca. I co tam jeszcze było? I jutro z rana będzie nowa audycja na Radio Samiec 2. Ona jest na samiectv.pl, ale wielu ludzi nie chce tam wchodzić, no bo trzeba kliknąć raz, wiem, że to jest duży wysiłek, więc ona będzie dla tych, którzy nie chcą jutro od rana. Ja ją dzisiaj rano nagrałem, tylko zawsze wklejam wszystko na samiectv.com albo pl do wyboru, do koloru, a potem ją automat wrzuca na YouTube. Dziękuję państwu za bycie ze mną. Życzę miłego wieczoru i pozdrawiam, jeśli się dzisiaj uda, to jeszcze jakąś jedną gierkę odpalę. Pozdrawiam serdecznie, cześć. Miłego wieczoru.